Szanowni Państwo, będą zbliżały się niedługo ferie zimowe, podobnie jak w poprzednich latach. Jako samorząd chcemy też naszym dzieciom wesprzeć ich i przygotować dobrą ofertę. Co prawda w tym roku niestety i myślę, że w styczniu, kiedy będą ferie, nadal będziemy zmagać się z koronawirusem i stąd ta nasza oferta będzie trochę inna, ale przygotowaliśmy ofertę taką, żeby mogły skorzystać nasze elbląskie dzieci z pół zimowisk. Tu chcę powiedzieć, że będzie to około 500 miejsc dla dzieci. Jest nasze wsparcie, 40% kosztów pokrywa samorząd, a tak dokładnie to 140 zł, natomiast 200 zł płacą rodzice, w tym jest również wyżywienie. Te półzimowiska, podobnie jak i poprzednia edycja ferii zimowych, będą realizowane w 4 szkołach podstawowych i w 1 specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym. Zapraszam i te półzimowiska, mam nadzieję, będą atrakcją również dla naszych dzieci. Ale to nie wszystko. Nasze jednostki kultury, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu również przygotowują zajęcia. Zajęcia będą w grupach nie większych jak 12 osób. To są właśnie te uwarunkowania koronawirusa. Jak również będzie w tym roku wzbogacona oferta online. Będą nasze miejskie instytucje kultury organizowały zajęcia, gdzie można będzie właśnie online, będą mogły dzieci korzystać z tych zajęć. Serdecznie zapraszamy, informacja będzie przekazana również na stronach Urzędu Miejskiego, jak i również przekazywana bezpośrednio w instytucjach i szkołach tych, które te półzimowiska będą organizować. Serdecznie zapraszam rodziców do podjęcia tych decyzji, a dzieciom życzę udanych, miłych ferii.